Cześć załoga, z tej strony i zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przybudowy. Tym razem jesteśmy w Toronto FC, drużynie, która jednokrotnie zdobywała mistrzostwo MLS, drużyna, która od 6 lat nie potrafi go obronić, ani zdobyć ponownie, a także jest aktualnie w naprawdę ciężkiej sytuacji z tego powodu, że po 8 spotkaniach ma tylko 9 punktów, więc przychodzimy tutaj, żeby odbudować tą drużynę. Mamy potencjał, mamy dwie gwiazdy, bardzo duże dwie gwiazdy, jak na tą ligę, i wydaje mi się, że obudujemy ją tylko zawodnikami z Kanady. Zobaczymy, czy to mi wypali. Mam nadzieję, że tak. Oczywiście, jak spodobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów, a naszym pierwszym transferem jest Miller. Ty zawodnik bardzo ciekawy, zawodnik, który na pewno będzie ostoją na środku obrony. Kamel Miller, zawodnik, który jest bardzo szybki, więc możemy grać wysoką linią obrony, a chcemy rozgrywać piłkę, chcemy grać posiadaniem piłki, chcemy grać wysoką linią obrony, jeszcze raz to podkreślę, dlatego taki zawodnik będzie bardzo przydatny. Także defensywny pomocnik będzie dla nas kluczowy, z tego powodu, że widziałem, że nie za bardzo mamy takiego właśnie w składzie, a tutaj przychodzi Piete, Samuel Piete, który jest dosyć wolnym zawodnikiem, ale patrząc na obronę, na fizyczność, a także na te podania, 73, jestem w stanie jeszcze coś z niego stworzyć, by był to zawodnik zdecydowanie lepszy. Ale także zobaczyłem wiek mojego podstawowego bramkarza, stwierdziłem, że go wymienię oraz dopłacę minimalną kwotę i przyjdzie do nas zawodnik z Kanady. Zawodnik, który może być świetny. Maxima. Zawodnik, który ma praktycznie wszystkie statystyki ponad 70 oprócz szybkości. Zawodnik, który jeszcze może się rozwinąć, ma 27 lata i przy dobrym sezonie naprawdę może szybko wystartować do przodu. Aktualnie po jednym spotkaniu jesteśmy na dalekim miejscu, ale spokojnie, to było tylko jedno spotkanie w marcu. Jak możecie zauważyć, 2 winy, 1 przegrana, 3 miejsce w lidze. Z 9 punktami minimalna straca cały czas do Red Bulla, tutaj już niestety 2 porażki, 3 zwycięstwa, więc ta forma jest dosyć chimeryczna w kwietniu, ale wydaje mi się, że cały czas stabilnie możemy walczyć o te playoffy, cały czas jesteśmy drużyną, która walczy i gdzieś tam mieści się właśnie w top 6 lidze aktualnie w naszej konferencji. No i tu możecie zauważyć, że przyszedł lekki kryzys, ale każdego klubu właśnie z czołówki przyszedł taki delikatny kryzys, z tego powodu, że spadliśmy tylko jedno miejsce. Tu czerwiec naprawdę będzie bardzo ciężki i wygrany tylko jedno mecz, i to ten, który był chyba najważniejszy, czyli Atlanta United, który jest przed nami o 4 punkty. No a tutaj w połowie sezonu, jak możecie zobaczyć, nasz norweski napastnik naprawdę jest kapitalny. 12 bramek w 17 występach. Diomande naprawdę jest rewelacyjny, mając 32 lata, naprawdę się odrodził w moim całym ustawieniu. A tu możecie zobaczyć, że Insigne jako ten taki fałszywy skrzydłowy świetnie się sprawuje, 10 asyst, 1 bramka, naprawdę świetny. Bernardeski także 6 bramek, więc także dobrze to wygląda. Lipiec byłby ciężkim do tego, żeby właśnie wygrywać poszczególne spotkanie, więc postanowiłem, że musimy się bardziej wzmocnić. Potrzebujemy Johanssona, prawego obrońcę z Celticu, zawodnik, który tam nie grał, który był rezerwowym, przychodzi do nas, żeby właśnie tutaj zbudować kanadyjską bestię z 2 gwiazdami oczywiście. No i tu oczywiście damy mu trening ofensywny, z tego powodu, że musi gdzieś tam być tym bardziej wysuniętym obrońcą. No i możecie zauważyć, 3 remisy, 2 zwycięstwa, 1 porażka. Cały czas utrzymujemy się na 5 miejscu, ale niestety za nami jest bardzo duży ścisk, więc tutaj jeden słabszy miesiąc może spowodować, że niestety spadniemy, ale możecie zauważyć, że na szczęście dla nas kolejny miesiąc był niesamowity. Praktycznie wszystkie zwycięstwa, teraz 4 ważne mecze i znowu 4 zwycięstwa, więc po tej zmianie właśnie prawego obrońcy wygląda to zdecydowanie lepiej, a tu możecie zauważyć, że wygraliśmy jeszcze z Philadelphia na koniec i zajęliśmy 2 miejsce, więc zagramy w pierwszej rundzie playoffu, zobaczmy, na kogo trafimy. To oczywiście jeszcze potwierdzenie konferencji zachodniej, a my trafiamy na Miami, które pokonaliśmy 7-0, więc wynik naprawdę z kosmosu. Wydaje mi się, że naprawdę taki gniew był, żeby wygrać to spotkanie, pokazać się jak najlepiej przed własną publicznością. Nowy Jork City, no i to może być ciężkie spotkanie z tego powodu, że Nowy Jork z nami wygrał w paru spotkaniach w tym sezonie, a tutaj Diamante daje nam właśnie tą bramkę na finał konferencji. Red Bull kontra Toronto, kto zwycięży, czy Red Bull, czy my? Wygrywamy 3-0 po hat-triku naszego świetnego napastnika. Poziom Haalanda w tej lidze zdecydowany. No i czy z Vancouver wygramy? Dwie drużyny z Kanady w finale, ależ niesamowite.
może być to spotkanie. My gramy takim fałszywym 4-4-2 z tego powodu, że nasz jeden zawodnik jest bardziej środkowym, ale mniej więcej tak gramy. Cuba strzela na 1-0, niestety Gwald, który kiedyś miał przejść do Legii, strzela na 2-0. My na szczęście strzelamy w 82 minucie bramkę Millerem, ale niestety mecz kończy się wynikiem 2-1, więc przegrywamy nasz pierwszy finał. Zabrakło troszkę doświadczenia, zabrakło przede wszystkim ławki rezerwowych, bo to było coś, co naprawdę było dużym powodem tego, że ta forma w tym sezonie była nierówna, z tego powodu, że pierwszy skład mamy naprawdę mocny, ale niestety tych rezerwowych mamy na przeciętnym poziomie. Musimy to zmienić, musimy to naprawić, musimy w następnym sezonie po prostu zrobić ten skład jeszcze lepszym, żeby wywalczył mistrzostwo MLS-u, o co naprawdę będę chciał powalczyć. Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Zarejestruj się z kodem Mahito. Plan na ten sezon: powtórzyć poprzedni sezon, ale także zdobyć mistrzostwo, a nie przegrać finale. 23 miliony to jest dosyć duży budżet, ale musimy go przede wszystkim dobrze wykorzystać, z tego powodu, że brakuje nam ławki rezerwowej, brakuje nam środkowego obrońcy, prawego pomocnika, środka pola i wydaje mi się, że atak na razie nie będę ruszać, ale ten prawy pomocnik naprawdę się przyda. No i tutaj przychodzi do nas Chadon Buchanan, zawodnik, który może się jeszcze rozwinąć, ma 74 overalla, 23 lata, zawodnika, którego będę chciał, żeby w ciągu najbliższych miesięcy rozwinął swój potencjał na tyle, żeby gdzieś tam zastąpić naszego pięknego Włocha. A tutaj Rich Gannon do nas przychodzi, to jest bardzo ciekawy zawodnik na środek obrony, zawodnik, który ma 74 overalla, może zagrać na prawej także obronie, więc naprawdę bardzo uniwersalny, bardzo szybki zawodnik, czyli do naszej wysokiej linii obrony idealne. No i tutaj oczywiście będziemy go rozwijać, żeby jak najlepiej rozgrywał tą piłkę. My zaczynamy od meczu z Atalantą United, no i tutaj mecz zremisowany. A następny miesiąc tu na przykład Cincinnati, Miami, no i 3 zwycięstwa przed nami, 3-1, 0-2 i 1-0. Bardzo mnie cieszą te zwycięstwa właśnie, gdzie nie straciliśmy żadnej bramki, bo to naprawdę pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku i ta obrona zaczyna być coraz lepsza. Tutaj bardzo ciężki terminarz, a udało się wygrać 0-3, 2-5, 0-4, więc naprawdę bardzo wysokie wyniki i cały czas idziemy do przodu. Będąc pierwszą drużyną konferencji, co mnie bardzo cieszy, teraz może być troszkę większy kryzys, no i tak jak myślałem, że wygramy gdzieś tam 3 spotkania i jedno zremisuję, no i tutaj przegrałem niestety z Red Bullem, który cały czas mnie ściga. Ściga mnie po to, żeby zdobyć pierwsze miejsce i nie zagrać już w pierwszej rundzie, tylko zaczynać o drugiej, zobaczymy czy mi się to uda. A tutaj 2 zwycięstwa, 4-3 i 0-4, więc bardzo fajne wyniki dla kibiców, ale te mecze były dramatyczne, zwłaszcza ten pierwszy, gdzie naprawdę bardzo duży zawał serca praktycznie dostałem, gdzie go symulowałem. No tutaj 0-0, 0-1, pierwsza porażka taka niespodziewana. No i tu możecie zauważyć, że Nowy Jork już skakuje na trzecie miejsce dzięki temu zwycięstwu przeciwko nam. My cały czas walczymy o pierwsze miejsce, mamy 10 punktów przewagi nad trzecim miejscem, ale drugie miejsce ma tyle samo punktów. Tu możecie zauważyć, kto jest aktualnie naszym najlepszym strzelcem, a kto ma aktualnie najwięcej asyst w naszym zespole i to są 3 zawodników. W tym momencie potrzebowaliśmy kolejnego zawodnika, żeby właśnie uzupełnić tą kadrę. Potrzebowaliśmy zawodnika, który także będzie mógł dawać lepszą jakość w środku pola. No i tu za chwilę możecie zauważyć, że kupiliśmy młodziutkiego chłopaka właśnie z Kanady. Aktualnie sierpień był dosyć łaskawy dla nas z tego powodu, że wygraliśmy większość spotkań i tylko jeden remis. Więc spokojnie utrzymujemy się na pierwszym miejscu, a już mamy 10 punktów przewagi nad Red Bullem, więc raczej pierwsze miejsce już nam nie ucieknie. Oczywiście może się tak wydarzyć, ale już po wrześniu wiedziałem, że tak na pewno się nie wydarzy z tego powodu, że wygraliśmy 4 spotkania i 1 remis. Tutaj mogliście zauważyć 81 punktów. Jedziemy dalej, zobaczmy kto w pierwszej rundzie zagra i tu możecie zauważyć naprawdę ciekawe pary. No i jestem ciekawy na kogo my trafimy. Na Columbus Crew trafiamy, bardzo ciężka drużyna i naprawdę się wymęczyliśmy, 3-2, nie szło nam w tym sezonie z tą drużyną, naprawdę to były poty, żeby z nią wygrywać i tak samo było w playoffach, naprawdę się postarali, choć oddaliśmy dużo więcej strzałów. My trafiamy w finale na Red Bulla, więc Red Bull, który nas ścigał cały sezon, Red Bull, który był bardzo mocny i
szczerze mówiąc, te playoffy wychodzą nam średnio. Z tego powodu, że chociaż wygrywamy, to ja nie czuję takiej dominacji, nie czuję, że możemy zdobyć mistrzostwo. Te mecze są często przepychane, no i Los Angeles Football Club naprawdę może być bardzo ciężką drużyną do pokonania. Na szczęście Cannon w 12 minucie strzelał bramkę na 1-0, później Diamande strzelił na 2-0, więc już byłem dosyć spokojny, że utrzymamy ten wynik. Wiem, jak moja drużyna gra, wiem, jak moja drużyna wygląda, wiem, że tam gra Chiellini, gra Tillman, ale wiedziałem, że damy radę. No i Diamante już właśnie w 48 minucie strzelał na 3-0, później Vela na 3-1 i zaczęła być lekka nerwówka z tego powodu, że drużyna poszła do przodu, miała sytuację, ale na szczęście jedna dobra kontra jest 4-1, później jeszcze 4-2, więc finał naprawdę zacięty. Naprawdę obie drużyny walczą, jeszcze 4-3. Palencia, czyli były zawodnik Barcelona, ale na szczęście tak mecz się kończy. 4-3, fenomenalny finał, fenomenalny comeback drużyny, który praktycznie mógł zostać uwzględniony na końcu dogrywką czy rzutami karnymi, bo naprawdę byli bardzo blisko. Ja zacząłem się martwić, bo szczerze mówiąc, jak patrzyłem na ławkę rezerwowych, cały czas nie miałem kogo dać za bardzo jak rotować tym składem. Cały czas brakowało mi tych młodych chłopaków ze szkółki, których kompletnie nie mogłem trafić. I tu możecie zauważyć, że Diamante ma 20 bramek w 37 spotkaniach, mają 33 lata. Oczywiście będę szukać napastnika, żeby go zastąpił, z tego powodu, że jednak chcę, żeby ten klub funkcjonował dalej, a jednak z takim napastnikiem, no to jednak będzie trzeba szukać kogoś innego. Jak co odcinek sprawdzam waszą czujność, dlatego chciałbym, żebyście napisali w komentarzu liść klonowy, bo jesteśmy w Kanadzie i wiecie doskonale, o co chodzi. A teraz zapraszam do kontynuowania odcinka. W 2016 roku Toronto zdobyło mistrzostwo, rok później niestety nie obroniło. W tym roku to my zdobyliśmy mistrzostwo, ale my w tym roku obronimy mistrzostwo i zrobimy wszystko, żeby to dokonać. Mam taką przynajmniej nadzieję, dlatego potrzebujemy nowych zawodników, którzy jeszcze bardziej uzupełnią moją kadrę. Niestety rynek zawodników z Kanady do środka pola był niestety zamknięty z tego powodu, że grali w zdecydowanie lepszych klubach, dlatego pomykał do nas przychodzi zawodnik ze Stanów Zjednoczonych. To jest jedyny taki wyjątek ze Stanów Zjednoczonych, który do nas przyszedł, zawodnik, który wydawał mi się bardzo dobrą opcją, zwłaszcza do pierwszego składu, bo tam troszkę już mi się tam pomoc zestarzała, więc tutaj zdecydowanie młodszy także zawodnik. No i także przychodzi do nas napastnik z Kanady, 74 overalla, zawodnik, który zna Europę i chciał wrócić do Kanady, do mistrza właśnie tego kraju, a my naprawdę mamy ciężki terminarz na początku i tutaj dwa zwycięstwa, dwa remisy w marcu. Bardzo dobrze to wygląda, oczywiście cały czas Red Bull będzie z nami rywalizować, Nowy Jork, Inter, Atlanta oczywiście, United, więc naprawdę ciężcy rywale, ale miejmy nadzieję, że spokojnie będziemy się rozwijać, że nowy napastnik się dostosuje, bo jednak to ustawienie, którym gramy, jest bardzo specyficzne, bo tak jak mówiłem, gramy fałszywe 4-4-2, gdzie trzeba szybko przemieniać się w defensywie, żeby to dobrze wyglądało. Tu w maju już zaczyna delikatnie lepiej to wyglądać, z tego powodu, że wygraliśmy 3 spotkania, 2 zremisowaliśmy, 7-6-0, więc to jest naprawdę bardzo dobry aktualnie bilans, 27 punktów. Czerwiec przyniósł nam 3 zwycięstwa, 4-1, 0-2, 3-0 z Houston, więc bardzo dobrze to wygląda. No i aktualnie 6 zwycięstw, 10 zwycięstw, 6 remisów, 0 porażek. No i tutaj Insigne 6 bramek, 5 asyst, więc genialnie to wygląda. Larin 6 bramek, 0 asyst. I Osorio 5 bramek, 5 asyst. To jest bardzo dobry zawodnik, który troszkę tak wymusiłem na nim, żeby grał takiego lewego skrzydłowego w niektórych momentach. On jest dosyć szybki, więc tu naprawdę miał dużo problemów w pierwszym sezonie, ale później już się już nauczę. Cannon miał świetny sezon, naprawdę go wyszkoliłem na tego rozgrywającego i grał naprawdę świetnie. Tutaj niestety pierwsza porażka z Red Bullem, strasznie na mnie leży ten zespół, bo ostatnio przegraliśmy 4-1, tym razem 3-1. Jakoś nie możemy sobie poradzić z tym Red Bullem, miejmy nadzieję, że w playoffach na nich nie trafimy, bo z resztą raczej sobie poradzimy, choć tutaj Philadelphia nas zaskoczyła i pokonała nas 3-2. Tutaj także więcej remisów, no i gdzieś ta forma zaczęła tak falować, bym powiedział. To nie jest dobry właśnie aspekt przed samymi playoffami, zwłaszcza że zostały 2 miesiące. Tutaj 3 remisy, 2 zwycięstwa, to jest naprawdę nie najlepszy bilans. Tutaj oczywiście 2 zwycięstwa na koniec, ale jak możecie już zauważyć, nie wygraliśmy naszej konferencji, zajęliśmy drugie miejsce za Red Bullem, no i musimy zagrać z Montrealem. Montreal oczywiście jest bardzo ciężką drużyną do pokonania, no ale Larin naprawdę pokazał wielką klasę, strzelił 3 bramki, wygraliśmy 3-1, Ofor jeszcze strzelił dla Montrealu,
No i tu możecie zauważyć, że Filadelfia jest naszym następnym przeciwnikiem w półfinale konferencji. Miejmy nadzieję, że pokonamy. Pokonaliśmy 3-0, 7 strzałów, 3 okazje. No i wykorzystaliśmy praktycznie wszystko, co mieliśmy w tym meczu. Naprawdę graliśmy bardzo przyjemny futbol. Wyczekaliśmy jak prawdziwi mistrzowie na to, żeby dobić przeciwnika. I w finale niestety trafiliśmy na Red Bull, ale na szczęście to wszystko złego, co Red Bull nam robił przez te 3 lata, zemściło się właśnie w finale i tutaj wygraliśmy 4-0. A czy wygramy i obronimy mistrzostwo MLS-u? To oczywiście okaże się już za chwilę. Mam nadzieję, że tak będzie, z tego powodu, że Red Bull naprawdę był ciężkim przeciwnikiem, a udało nam się go pokonać. Ale czy Los Angeles Football Club okaże się lepszym zespołem od nas w 2024 roku? To możecie zauważyć nasz skład oraz skład przeciwnika. Insigne strzela na 1-0 w 45 minucie. Na 2-0 Insigne daje nam już naprawdę fajną przewagę, którą musimy wykorzystać. Larin strzela na 3-0 w 64 minucie. I tak kończy się to spotkanie. To spotkanie, które naprawdę wyglądało świetnie, które naprawdę rozegraliśmy jak typowi mistrzowie, nie tak jak w poprzednim sezonie, tylko jak wyrachowana drużyna, która wie jak zwyciężać w najważniejszych momentach. Larin 18 bramek, Insigne 17 bramek, 18 asyst, Bernardeski 11 bramek, 14 asyst, Osorio 10 bramek, 13 asyst, no i Cannon 11 asyst. Rewelacyjny sezon. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Cześć!